26 września 1962 roku słynna badaczka Rachel Carson opublikowała książkę pod tytułem Milcząca wiosna. W tej książce udokumentowała wpływ na środowisko pestycydów chloroorganicznych, w tym DDT. Ta książka została wydana 88 lat po tym, jak pestycydy chloroorganiczne, właśnie DDT, został syntezowany. Natomiast również 14 lat po tym, jak Paul Herman Miller otrzymał Nagrodę Nobla za odkrycie owadobójczych właściwości DDT. W latach 40. i 60. XX wieku DDT i pestycydy chloroorganiczne były bardzo szeroko używane zarówno w rolnictwie, jak również podczas II wojny światowej uratowały setki tysięcy istnień ludzkich, ponieważ zaobserwowano, że DDT zabijawszy, które przenosiły między innymi malarię, i w tej roli, czyli jako środek do zwalczania pasożytów przenoszących malarię, czyli od lat 40. do 60. lat XX wieku, DDT było masowo stosowane zarówno do zwalczania wszy u żołnierzy w czasie II wojny światowej, które przenosiły tyfus plamisty, jak również obecnie, pomimo tego, że wykorzystanie DDT zakazane jest w większości krajów, były wykorzystywane do zwalczania komarów, które przenoszą malarię. Jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku Światowa Organizacja Zdrowia oszacowała, że stosowanie DDT do zwalczania malarii pozwoliło na uratowanie prawie miliarda ludzkich istnień. Pomimo tego okazało się, że masowe stosowanie DDT, środka wydawałoby się cudownego i pozwalającego na uratowanie wielu ludzi, niesie za sobą skutki uboczne, które ujawniła właśnie w swojej książce Rachel Carson. Wykazała ona między innymi, że związek ten wpływa na rozrodczość ptaków i stąd tytuł tejże książki Milcząca wiosna. Czyli wzięło to się z tego, że na wiosnę ptaki przestały śpiewać, owady przestały bzyczeć, świat stał się cichy ze względu na skutki uboczne stosowania właśnie pestycydów chloroorganicznych. W tej chwili znajdujemy się właściwie w podobnej sytuacji, ponieważ historia lubi się powtarzać. Obecnie jako jedno z zagrożeń środowiskowych jest uważany mikroplastik. Za jedno z tych zagrożeń środowiskowych postrzegany jest mikroplastik. Są to bardzo drobne cząsteczki tworzyw sztucznych w postaci granulek, fragmentów folii, czy też w postaci fragmentów włókien o rozmiarach od 1 do 5 mikrometrów. Pytanie brzmi, czy 160 lat po syntezowaniu pierwszego tworzywa sztucznego, którym była parkesina, syntezowana w 1862 roku, i po kilkudziesięciu latach ich stosowania, powinniśmy wywołać taką rewolucję, jaką wywołała Rachel Carson. Pytanie brzmi, czy jesteśmy w stanie ograniczyć zastosowanie mikroplastiku? Jak to zrobić? Czym zastąpić tworzywa sztuczne? Czy jest to w ogóle możliwe? Jakie są główne źródła mikroplastiku w środowisku? Dlatego też zapraszam do wysłuchania podcastu Kolorowe Morza, bo tak właśnie można byłoby zatytułować nową książkę. Książkę, która zwróciłaby uwagę świata na problemy związane z obecnością w środowisku niewielkich odpadów plastikowych. Plastik to jeden z symboli naszych czasów. Corocznie wytwarzany jest w setkach milionów ton, z których
których duża część trafia na składowiska odpadów. W Polsce stopień recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych wynosi niecałe 40%. Plany Unii Europejskiej zakładają, że do roku 2030 stopień recyklingu wyniesie 55%. Co z pozostałymi 45%? Zapewne wiele z tych odpadów trafi do środowiska, do gleby, do wód śródlądowych, do mórz i wreszcie do oceanów. Gdzie znajduje się mikroplastik? Mikroplastik znajduje się zarówno w kosmetykach, przykładowo w różnego rodzaju środkach, które używamy do pielęgnacji ciała, i wtedy jest to tak zwany mikroplastik pierwotny. Bardzo łatwo zaobserwować, czy znajduje się on w składzie kosmetyków, ponieważ występuje w postaci małych, drobnych granulek, a o jego obecności w kosmetyku świadczy zawartość czy skład podany na etykiecie. Warto więc te etykiety będzie przeczytać. Ale mikroplastik do środowiska wprowadzamy również w inny sposób. Powstaje on w wyniku rozpadu na przykład większych naczyń plastikowych czy torebek foliowych, które beztrosko wyrzucamy na chodnik, czy w inny sposób się ich pozbywamy. Ale co ciekawe, bardzo dużo mikroplastiku przedostaje się wraz ze ściekami do oczyszczalni, a następnie część z nich do środowiska w postaci włókien. Jeżeli robimy pranie, czy chodzimy w popularnych bluzach polarowych, to właśnie uwalniamy mikroplastik do środowiska. Mikroplastik możemy znaleźć w próbkach, praktycznie we wszystkich elementach środowiska, zarówno w wodach powierzchniowych, jak też i w morzach, oceanach, w powietrzu. Jest wszechobecny, znajduje się nawet w wodzie butelkowanej i w piwie. Wszystkie organizmy żywe mają z nim styczność, natomiast stanowi on szczególne zagrożenie dla organizmów morskich, na przykład dla żółwi morskich, dla ptaków czy dla ryb. Między innymi żółwie mylą drobne kawałki mikroplastiku bądź większe fragmenty woreczków foliowych z meduzami i je spożywają. Po raz pierwszy mikroplastik zaobserwowano w Morzu Sargasowym w latach 70. XX wieku, jednakże do początku wieku XXI problem mikroplastiku i obecność plastiku w środowisku wodnym stanowił problem znany tylko zainteresowanym naukowcom. Obecnie, pod koniec lat 90. wieku XX, nie trzeba było naukowców, żeby odkryć, że na Pacyfiku unosi się olbrzymia plama odpadów plastikowych, której obszar jest porównywalny, czy był porównywalny z obszarem Hiszpanii. A więc olbrzymia plama odpadów, wśród których znajdował się i znajduje się również mikroplastik. Tych plam w morzach i oceanach jest więcej. Mikroplastik w rzekach kumuluje się między innymi w piasku z plaż bądź też w ujściach rzek. I teraz praktycznie każdy organizm wodny i dużo organizmów lądowych ma styczność z mikroplastikiem. Szczególnie jakby duża koncentracja mikroplastiku znajduje się w piasku pobieranym z plaż oraz w ujściach rzek. Obecnie większość żywych organizmów miała styczność bądź też będzie miała styczność z mikroplastikiem. Wykryto go między innymi również w krwi ludzkiej. Mamy więc obecnie kolorowe morza i rzeki oraz kolorowe plaże, ale nie jest to powód do zadowolenia. Jaka jest skala skażenia środowiska wodnego mikroplastikiem?
W wodzie rzecznej stężenie mikroplastiku może wynosić nawet kilkadziesiąt cząsteczek w jednym litrze. Jeżeli pobierzemy próbkę piasku, w jednym kilogramie suchego piasku może znaleźć się kilkadziesiąt tysięcy cząsteczek mikroplastiku. W tym stanie rzeczy mikroplastik oddziaływuje na każdego z nas i na otaczający nas świat. Plastik stanowiący dobrodziejstwo staje się więc obecnie, podobnie jak DDT, zagrożeniem dla środowiska. Czas podjąć walkę o czyste środowisko i racjonalne korzystanie z udogodnień, jakie niosą za sobą zdobycze cywilizacji. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na temat mikroplastiku, na temat tego, w jaki sposób można go oznaczać, w jaki sposób można go usuwać i czy możemy wygrać tę walkę, zapraszamy na Wydział Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej.